Siemka, ja jestem Adacho i chętnie ściągnąłbym koszulkę, żeby nie musieć tutaj siedzieć w czarnej koszulce Slipknota, tylko po prostu rozebrać się, bo jest tak gorąco, że będę o tym mówił cały czas. Naprawdę, jestem Polakiem, narzekam, mam prawo do narzekania, ale przynajmniej nie narzekam na was, bo nie mam co na was narzekać, jesteście super. I dzisiaj kolejny odcinek podań będzie poświęcony nikomu innemu jak właśnie wam, ale... Jest w tym wszystkim jeszcze jakieś zaskoczenie, ponieważ na pewno podejrzewaliście, że biorąc pod uwagę, że ostatnio na grupę Zakola Adacha doszło bardzo, bardzo dużo osób, no to będzie odcinek z podaniami, ale mimo tego, że tutaj mieliście rację, to element zaskoczenia polega na tym, że ten folder z podaniami był już przygotowany długo przed podaniami związanymi z kinówką, także tak naprawdę tutaj nie będzie żadnych podań od osób, które chciały dołączyć do grupy ze względu na kinówkę. Mało tego, powiem wam jeszcze jedną małą rzecz, z tamtych podań prawdopodobnie nie będzie żadnego odcinka, ponieważ było tego tak dużo, że po prostu trzeba było wszystkich sprawnie dodawać. Tak czy inaczej, ta uśmiechnięta buźka zwiastuje tutaj, że osoba, która składała to podanie, jest uśmiechnięta. Proszę bardzo. Zasady znacie, nie będę ich przedstawiał po raz kolejny, ale zamiast zasad tej serii, którą bardzo dobrze znacie, muszę wam powiedzieć o sprawie, której mówiłem wam ostatnio, a mianowicie o tym, że obecnie na Enebie jest bardzo, bardzo fajna promocja dla użytkowników PayPala. Obecnie na eneba.com trwa pierwsza super kampania we współpracy z PayPalem. Przy płatności PayPalem możecie użyć specjalnego kodu 10PayPal i zaoszczędzić aż 10% na waszym zakupie. Czasu na decyzję nie ma dużo, bo akcja trwa tylko do 4 lipca. Eneba oferuje niezliczone ilości gier, doładowań, kart podarunkowych, subskrypcji czy programów komputerowych. Wszystkie te oferty są w niesłychanie niskich cenach. Zakupy na eneba.com są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie link w opisie mojego filmu. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym. Dzięki wielkie za uwagę. Oddaję głos do studia. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Przechodzimy sobie do folderu. Jeśli chodzi o te podania, to mam ich naprawdę bardzo dużo. Mój brat powiedział mi, żebym zrobił z tego jeden odcinek, bo ja wiecie, że wolałbym to rozdzielić na dwie części i miałbym z tego dwa dodatkowe odcinki, ale przyznam się wam, że na tych odcinkach z podaniami nie zarabiam bardzo dużo. One są zazwyczaj mniej popularne, także robię je po prostu dla uśmiechu, dla was, więc stwierdziłem, że zrobię wam jeden duży odcinek. Także mój chłopak cię ogląda, a ja razem z nim. Czyli jesteś dziewczyną, chyba że jesteś chłopakiem, który ma chłopaka, ale chyba jesteś dziewczyną. Uwielbiam twoją dziewczynę. Czyli kim jesteś? Pozdrowię ją oczywiście. Marcia będzie bardzo wdzięczna, jeśli użyjecie kodu twórcy na Epic Games Marcia. Prosi mnie, żebym o tym wspominał. Ma kod twórcy na Epic Games Marcia, także... Cokolwiek z tym zróbcie, ja się nie znam na Epic Games, można to gdzieś wpisać, jak się coś tam instaluje. Subskrybuję kanał, wybiera Goku, chyba nie wiem, tutaj po prostu tyle sprzecznych sygnałów, idziemy dalej. Goku czy Vegeta? Ten łysy kark, który wbił Sela w ziemię. Właśnie, przypomniało mi się coś. Wiecie o tym, że ten Shinhan pokazał się w nowej kinówce. Jeśli śledziliście te pierwsze dwie minuty dokładnie, tam była ta retrospekcja pokazująca w bardzo pięknym stylu, rewelacyjnym stylu, wspaniale narysowanej i wspaniale zanimowanej sekwencji historię Z-Fightersów, historię generalnie Goku z Armią Czerwonej Wstęgi, czyli na początku Armię Czerwonej Wstęgi w klasycznym Dragon Ballu, potem androidów, Sela i tak dalej. I tam była malutka wstawka, w której ten Shinhan faktycznie wbijał Sela w ziemię, także ta scena pokazała się w filmie. No po prostu serce moje urosło, chociaż razem z moim fanem jesteśmy największymi fanami tej pierwszej sceny, pierwszego kadru, kiedy mały Goku z długokrutkiem, ubrany w tę swoją zimową kurtkę niebieską, biegnie spuścić w pierdol do wieży mięśniowej. To było coś niesamowitego. Bardzo piękne, nostalgiczne obrazki. Łysy kark, który wbił Sela w ziemię. Jesteś ulubiona postać, chyba, a nawet nie pamiętam jej imienia. Jestem ciekaw tej grupy. Czy jest taka jak kanał na YouTube? Czy można się dowiedzieć więcej o DB? Tak szczerze mówiąc, tak jakbym się miał nad tym zastanowić, to nie. Chyba nie. Czy można się dowiedzieć więcej o DB? Nie no, tak szczerze, to jest dużo osób, które wrzucają jakieś nowe informacje, często szybciej ode mnie, bo ja nie śledzę tego na wiecie, 24/7. Jakby prowadzę kanał o DB, gdzie dzielę się tymi informacjami, ale to nie jest tak, że mam włączone wszystkie powiadomienia. Mam też normalne życie poza tym, także jeśli zależy ci na tym, żeby dowiadywać się o czymś najszybciej, no to na pewno znajdzie się jakaś osoba, która wrzuci jakąś nową informację, a ja jestem po prostu osobą, która jakby zbiera coś, dodaje od siebie i często też wyciąga jakieś dodatkowe brudy. Plus na kanale są inne serie, które nie tyczą się tylko Dragon Balla, także w sumie kurwa, czemu ja cię namawiam, żebyś dołączył do tej grupy, jak już prawdopodobnie na niej jesteś?
Dlaczego chcesz dołączyć? Pora dołączyć do porządnych ludzi. Tak jest. Co to jest za emotka? Co to miała być za emotka? Twoją drogą zauważyliście, że była aktualizacja Windowsa i teraz to, co było białym tłem, jest czarnym tłem? Nie jestem fanem tego. Na początku byłem zdziwiony. Myślałem, że odpaliłem jakąś inną aplikację do przeglądania zdjęć, a to się okazało, że była aktualizacja. Jestem fanem ciemnych motywów, także podoba mi się to. Dołączyłeś do porządnych ludzi? Na pewno tam jacyś są. I bardzo mi się podoba. Ostatnio był pewien post związany z jeden człowiek, nie będę tutaj przytaczał żadnych szczegółów, bo może sobie tego nie życzyć, ale był post związany z tym, że ktoś potrzebował pomocy i naprawdę bardzo dużo osób udzieliło mu tej pomocy albo starało się udzielić mu tej pomocy, dawało jakieś rady i serce rosło, kiedy widziałem, że naprawdę oprócz tego, że na co dzień śmiejemy się z jakichś durnych memów albo śmiejemy się z czegoś innego związanego z DB, to są ludzie, którzy potrafią wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, potrafią doradzić, bo tak naprawdę dużo, bardzo dużo osób, lwia część tej grupy to są osoby starsze nawet ode mnie, także zresztą to jest pokolenie RTLA 7, prawda? Także czego się tutaj spodziewać? Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo mi serce urosło, jak zobaczyłem tamtego posta. Goku czy Vegeta? Jak byłem młodszy, to oczywiście Goku. Odkąd jestem trochę starszy, to czerpię radość z całego anime, nie skupiając się na tym, kogo wolę bardziej. Gdyby wszyscy mieli takie podejście, to żylibyśmy w pięknym świecie, ale fani Dragon Balla akurat to jest jeden z tych bardziej specyficznych fandomów, które się lubią kłócić, na temat tego, która seria jest lepsza, która postać jest lepsza, kto by z kim wygrał. Nawet nie jeśli tyczy się to postaci z jednego uniwersum, z uniwersum Dragon Balla, tylko czy Goku pokonałby Saitamę? Kurwa, jakby walczyli w uniwersum DB, to Goku by wygrał, jakby walczyli w uniwersum Saitamy, One Punch Mana, to Saitama by wygrał. Ja tak uważam. Poza tym tak naprawdę to są tylko narysowane obrazki. Nigdy nie będą ze sobą walczyć, bo nie istnieją tak naprawdę. Pora z tego wyrosnąć, kurwa, Mikołaj też nie istnieje, święty. Goku czy Vegeta? Nie wiem, jestem na 40 odcinku DBZ, ale raczej Goku. Ej, no to 40 odcinek to już jest dawno po Sadze Saiyan, prawda? Odpalam strefę DB, odpalam Dragon Balla Z. Namek i Kapitan Ginyu, okej, to już jesteś dawno po Sadze Saiyan, już Kapitan Ginyu zaraz będzie leciał. Nie wiem, nie zawracaj mi dupy, mogłeś napisać. Nie zawracaj mi dupy, co za różnica, to są tylko narysowane obrazki. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Mało wiem o Dragon Ball, choć oglądam go od 4 lat. A próbowałeś włączyć monitor albo głośniki? To byś może więcej się dowiedział. Nie? Okej. Okay. Bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że na tej... Żartuję. Mam nadzieję, że na tej grupie dowiem się rzeczy, których do tej pory nie wiedziałem o DB. Bardzo się cieszę, że szukasz wiedzy. Co prawda, wiecie, Dragon Ball to nie jest rzecz, która może wam pomóc znaleźć pracę, chociaż kto to wie? Ale zawsze to jest jakieś hobby, prawda? Doceniam łaknięcie wiedzy, doceniam poszukiwanie informacji dodatkowych, ale oglądasz Dragon Balla od 4 lat i mało wiesz, musisz być chyba skromny. Na pewno coś wiesz. Na pewno nie jesteś z tych, którzy wpisują Super Saiyan 100 i się zastanawiają, w której serii to było. Chyba ominąłem ten odcinek. Nie mam co robić z życiem i chcę dołączyć do sekty. O. Subskrybujesz kanał Adacha? Nie, subskrybuję Maxa Kokłonko. Adacho ma specjalną premię do Zakoli. Znalazł nam się tutaj jakiś troll, jakiś śmieszek. To jest to żadna sekta. Brzydzę się w ogóle tym słowem, sekta. Sekta wykorzystuje swoich członków i wiecie, tam wciąga w swoje szeregi i jest po prostu wyzysk. A tutaj wszyscy się kochamy. No homo. Nawzajem. Nie, że homo źle, ale no homo, okej? Okay? Nie chce każdy tam robić co chce. Tylko żeby innych nie ranić, o. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Do Adacho to Cox. Aha, okej. Okay. Jest, okej. Okay. Mam ponad 20 lat i to napisałem. Masakra. No ja też się kurwa zastanawiam. To jest zdanie, w którym masz 5 słów, z czego tak naprawdę najdłuższe to jest mój nick. I pierdolnąłeś tutaj przynajmniej 3 błędy. Ale przynajmniej subskrybujesz kanał, dziękuję. Unikam odpowiedzi na Goku czy Vegeta. Vegeta ma świetnie rozwiniętą postać. Ręka w górze. Ręka w górze. No i nadal ma rozwijaną. Do Goku natomiast mam duży sentyment przez klasyczną smoczą kulę i piękne walki z turnieju. Okej, dobra odpowiedź. Standardowa dosyć. Szkoda mi czasem Yamszy, wiecie co? Szkoda mi czasem Yamszy. To jest postać, która jest tak naprawdę sympatyczna. Zawsze chciał dobrze. Jest troszeczkę taki, czy można powiedzieć, taki pustawy w niektórych takich obyczajowych kwestiach. Trochę się zachowuje jak taki żygolak, ale jeśli chodzi o jego serce, to ono jest czyste, dobre. Zawsze chciał dobrze, prawda? Więc ludzie, którzy go jebią, albo generalnie w oficjalnej serii, kiedy wszyscy po prostu robią z niego żart, trochę mi go szkoda. Ale no tak naprawdę już no, raczej nie ma opcji, żeby cokolwiek pomógł w kanonie, także... Dlatego, że chcę sprawdzić, czy mam tu hajs z komunii. Nie! Nie ma tu żadnego hajsu. Wszystko już wydaliśmy na alkohol i narkotyki. A nie, czekaj, to twoi rodzice. Przepraszam, żartuję. Subskrybujesz kanał? Dziwi mnie to, że masz tak mało subów. Mnie nie. To jak świetnie prowadzisz kanał i jesteś wyluzowany...
Powinieneś mieć już dawno przekroczone 100k i tego ci życzę. To jest raczej kwestia tego, że ilość fanów Dragon Balla jest ograniczona, a że mój content kręci się generalnie wokół Dragon Balla, no to jakby nie mam świeżych dostaw widzów, o, tak powiem. Dajmy na to, że nie wiem, fanów w Polsce Dragon Balla ile może być? 100 tysięcy? No ile może być fanów w Polsce Dragon Balla? Nie wiem, pierdolne, 200 tysięcy, z czego 100 tysięcy nie ogląda YouTube'a, z czego 50 tysięcy mnie nie lubi, z czego 20 tysięcy jeszcze o mnie nie usłyszało, więc nie wiem, no, nie wiem, strzelam, no. Ja tam nie mam żadnego parcia na subskrypcję, mam wyniki, które mnie satysfakcjonują, które mi pozwalają nagrywać to na co dzień i mam was po drugiej stronie i to mi absolutnie starczy. Zresztą mój content, jak patrzę na content sprzed kilku lat, to sam bym tego nie oglądał, także... Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Marcia mi kazała. Poszedłbym ją teraz zapytać, czy to prawda. Czy ona to podsłuchuje? Kurwa? Zobaczę. No ktoś w podaniu napisał, że mu kazałaś dołączyć. Nie wiem, bo jest bez imienia. A, widać, że jestem w gaciach, zajebiście. Marcia się wyparła wszystkich zarzutów. Fascynuję się Dragon Ballem od dziecka, gdy leciał jeszcze na RTL 7. Twój kanał na YouTube traktuję jako rzetelną skarbnicę wiedzy o tym uniwersum. Bardzo ładnie to powiedziałeś i bardzo się cieszę, że tak powiedziałeś. Gdyby nie ty, nie znałbym wielu nieoficjalnych mang o tematyce DB. Jakiś czas temu, bliżej 2020 roku, zmieniłem kolor przycisku na twoim kanale z czerwonego na szary. Pamiętacie kiedyś, jak był żółty magiczny guziczek? To były czasy. Na moim kanale też kiedyś był żółty magiczny guziczek, a potem chyba już było tylko gorzej. Goku nie zna Final Flasha, więc odpowiedź jest jednoznaczna. Tak naprawdę nigdy nie było koronacji. Dużo osób pyta, czemu Vegeta mówi o sobie książę, skoro jego ojciec nie żyje. Królem nie zostaje się poprzez to, że twój ojciec umiera, tylko trzeba zostać królem poprzez koronację. Nigdy koronacji nie było, więc został wiecznym księciem. Mąż Bulmy, ojciec Trunksa, Jebry, sojusznik Goku, wybawiciel ludu, Namek, książę Vegeta IV. Zajebiście to napisałeś. Król wszystkich Saiyan, książę Vegeta IV. Mieszko pierwszy, kurwa. Król czy książę? Mieszko pierwszy dosłownie. Niektórzy mówią, że to król, a tak naprawdę chuja prawda, bo to był książę. Dziękuję za suba i za oglądanie i za miłe słowa. Lubię Adacha oraz społeczność anime. O, społeczność anime. Nie denerwuj mnie, mam moc Boga i anime po swojej stronie. Subskrybujesz? Naturalnie! Z tego co pamiętam, to od odcinka pełna moc Goku, Vegeta poważnie zraniony, Gohan wyrzuca sojusznika. Vegeta poważnie zraniony, Gohan wyrzuca sojusznika, pełna moc Goku? To brzmi jak tytuły trzech filmów. Nie nazwałbym tak filmu. O, wyskoczyłem ja. Moje stare, żałosne filmy. Weźcie, kurwa, tego mi nie pokazujcie. Coś tu pogmatwałeś! Chociaż to chyba faktycznie mogą być trzy filmy. Dlaczego chcesz dołączyć? Żona mi kazała, w to już uwierzę. Bo grubo od ponad roku oglądam praktycznie każdy twój film, a nie jestem na grupie wspólnoty. Ma rację, co ze mnie za fan, więc to nasza wspólna decyzja. Żona ci kazała, a żona też jest na grupie? Subskrybujesz kanał? Yes, I don't. Proszę zaznaczyć odpowiedź B. Definitywnie i zdecydowanie Vegeta. To moja ostateczna odpowiedź. Dyn, dyn, dyn. No nie ma poprawnej odpowiedzi. Nie wiem, czy wygrałeś, czy nie, ale... Żona mi kazała. Ty, no to pozdrów żonę w takim razie. YouTube pokazał mi spoilery z DB, dzięki czemu zacząłem go oglądać. Go. I po podczas maratonu DB, BDZ, szukałem kanału o DB i Adacho był jedyną osobą godną mojej subskrypcji. Ha, zobaczcie. To jest jakiś szlachcic YouTube'owy. On nie daje suba byle komu, a tu się okazało, że byłem godny. Dziękuję ci, panie. Dziękuję ci, panie. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale daj tylko suba, a będzie uzdrowiona dusza moja. Prawilny chłop za Adacha. Humorek zawsze poprawiony. Tak jak ma proste sprawy, proste powody, dla których dołączam na grupę. Subskrybujesz kanał? Nom. Nie kumam, czemu dużo osób ogląda i tego nie robi. Ja też. Chociaż jeśli mają możliwość... A tego nie robią, to trudno, ale są osoby, które na przykład nie mają konta, albo na przykład lubią mieć porządek w subskrypcjach, albo z jakichś innych powodów personalnych tego nie robią, ale jeśli oglądają, jeśli nie mają konta, a oglądają, to znaczy, że raczej też nie mają adblocka, więc wyświetlają reklamy. Więc wolę, żebyście wyświetlili reklamy, niż mieli suba. Tyle ode mnie. Goku, bo jakbym miał któregoś poznać, to jego byłoby najmilej, Vegeta by raczej miał mnie głęboko w dupie. Jakby ci to powiedzieć, no chyba masz rację. Rocznik 9-2, pozdrawiam. Wychowałem się na DB, no i ostatnio trafiłem na kanał i od paru dni ciągle leci koku. Szkoda, nie szkoda ci prądu na takie gówno? Resztę oczywiście nadrobię też. Ach, i tak w tajemnicy. Mam dla Adacha mieszek włosów. Łonowych? Jakich chyba? Spod pachy? Mieszek? W sensie, na przykład, że rzucało się w średniowieczu mieszek talarów, kurwa, komuś. I już inaczej sprawa wygląda, kurwa, ludzie wbijali nóż na przykład w mieszek talarów, a tutaj masz dla mnie mieszek włosów. Co ja mam z nimi zrobić? Kurwa? Nie wiem. Dziękuję mimo wszystko. Mamy gest, jak wtedy. Pomimo, że nie jestem fanem DB, uwielbiam oglądać twoje filmy. Oglądam wszystkie i ciekaw jestem, co się dzieje na tej grupie.
jesteś ultra fanem, jesteś ultrasem Adacha. Moim ultrasem. Nie jesteś fanem DB, oglądasz wszystkie filmy. Rozumiecie, jaka jest powaga tej sytuacji? Podejrzewam, że jesteś fanem innych rzeczy i swój wolny czas poświęcasz na oglądanie moich filmów, mimo tego, że nie jesteś fanem DB, nie lubisz DB. Zamawia sobie pizzę, odpala sobie YouTube'a i myśli sobie, ale obejrzał coś do tej pizzy takiego fajnego. Ale muszę obejrzeć Dragon Balla tego jebanego, bo Adacho wrzucił. Kurwa, kto normalny tak robi? Mimo wszystko bardzo to doceniam, naprawdę, dziękuję. Android 17 od momentu, gdy na turnieju mocy przeszkodził w transformację Ribrian, czy jakiej tam było, i miał wyjebane na narzekania wszystkich. To jest właśnie powód, dla którego Android 17 był MVP. To jest prawdziwy powód, dla którego Android 17 był MVP. Nie dlatego, że wygrał turniej mocy, bo został jako ostatni. Dlatego, że był głosem wszystkich widzów. Android 17 zyskał po prostu sympatię moją tym, chociażby tym momentem. Czasem się czepiam, że macie do wyboru tylko A i B, a wybieracie C, ale to C jest dobrym wyborem. To C jestem w stanie zaakceptować. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Fan Dragon Balla od RTL7. Odnowiona miłość dzięki tobie. Bardzo się cieszę, naprawdę. Takie teksty mnie dodatkowo motywują. Subskrybujesz? Yeah, to sztosik, że tak często dodajesz filmy. Staram się codziennie, staram się to traktować jak pracę, no bo jakby jest to moja praca, chociaż mówię traktować jako pracę, w sensie podchodzić do tego sumiennie i traktować was sprawiedliwie, żebyście dostawali codziennie jakiś content, ale jakby samo nagrywanie filmów to jest dla mnie czysta przyjemność, to jest moje hobby, to tak jakbyście zarabiali na zbieraniu kapsli od piwa. Nie potrafię wybrać. Każdy traci bez drugiego. To jest prawda. O tym mało osób mówi. Goku nie jest Goku bez Wegety i Wegeta nie jest Wegetą bez Goku. Masz tutaj rację. Bardzo podoba mi się to podejście. Dzięki mojemu chłopakowi, przez którego zacząłem oglądać Dragon Balla. Chcesz dołączyć? Okej. Okay. Wspólnie oglądamy filmiki na kanale na YouTube. Pozdrawiam Tulisia, jeśli będę na odcinku. O, jesteś. Pozdrawiam Tulisia również. Czy to jest jakiś twój miś Tuliś? Ta? Miś Tuliś? Przytulanka? Czy może jakiś twój piesek? Albo może ksywka? YouTube. Muszę się przerzucić na YouTube'a. Jestem YouTuberem. A kurwa, co? To bardziej mi się podoba niż YouTuber. Nie mówcie na mnie YouTuber, ale możecie na mnie mówić YoTuber. Albo Joy, przez J na początku. Joy, prawda? Radość, prawda? JoyTube. Jestem JoyTuberem. O. Percze, o co? Kurwa, los pollos hermanos. Co tutaj? Gustavo Fring do mnie napisał? Perche sono un fan di Adacho. To chyba bardziej po włosku. Certo che si. Chyba jest subskrybentem. Vegeta tutta la vita, że lubi Vegetę. Tutti frutti. Perche sono fan. Aha, bo jestem fanem Adacha, subskrybuję i że lubi Vegetę jest fajniejszy. No i super, elegancko, widzicie? Mógłbym pracować we włoskiej pizzerii, oni nawet by się nie skapnęli, że ja nic nie potrafię. Ale muszę wam przyznać, że ja potrafię tutaj ugniatać placki na pizzę. Pracowałem w czterogwiazdkowym hotelu na kuchni i szefem kuchni był Włoch i byłem tam pizzermanem. Ugniatałem ciasto na pizzę i było zajebiste. Mdlacha kafasz eramat, kuchut pigi ralara. Jeśli ktoś zna wspaniałe, wzruszające, kultowe słowa, nie muszę mu tłumaczyć, skąd one pochodzą. Także zarzucę tekstem znanym i lubianym. Pozdro dla kumatych. Mdlacha kafasz eramat, kuchut pigi ralara. Dlaczego chcesz dołączyć? Chciałbym móc wejść w interakcję ze społecznością Adacha i myślę, że mogę spotkać tu ludzi, którzy dzielą ze mną zainteresowania inne niż Dragon Ball. A ponadto chciałbym zobaczyć memy na grupie, szczególnie te z gąbką. Zaskoczyło mnie to. Muszę zrobić ten test z gąbkami. Będzie, ale w swoim czasie. Tak, subskrybuję kanał od czasu odcinka o analizie życia Wegety. Ten odcinek również mnie zachęcił do obejrzenia anime. O proszę, analizie życia Wegety. O, to był kanał, nie wiem, ale się dowiem w takim razie, tak? O tym odcinek, bo ja miałem analizę postaci Wegety w kontekście Granoli, ale to chyba chodzi o ten odcinek na kanale nie wiem, ale się dowiem. To bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Zawsze lubiłem Ziemian, a w szczególności Kuririna i Tenshinhana, ale jeśli miałbym kogoś wybrać z tych dwóch, to Goku, bo zawsze ceni swoich przyjaciół i jest gotów skoczyć dla nich w ogień i rzucić sensu do przeciwnika. A, tak, zgadzam się. Vegeta, utożsamiam się z jego charakterem, bo sam zachowuję się podobnie na co dzień. Czasami znajomi mówią mi, że jestem bufon. Moją pierwszą koszulką piłkarską, jaką chciałem mieć, to była koszulka Gianluigi Buffona. Złota koszulka bramkarska po finale mundialu w 2006 roku. Mój brat mi mówił, żebym kupił Michaela Owena, bo Buffon to Boots, albo po prostu Buffon to Buffon, ale kupiłem Buffona, pozostałem przy swoim. Wiecie co? Ostatnio, jak mówiłem wam ostatnio, że byłem na Bachanaliach i tam spałem na podłodze w akademiku w Ziemowicie, to tam przyjął mnie i mojego kumpla, taki Igor. Igor, jeśli to oglądasz, pozdrawiam cię. Miałeś taki charakter jak Vegeta. Nie chciałeś po sobie poznać, że cię to rusza, ale dałeś nam koc, dałeś nam się napić, ugościłeś nas, byłeś tak, nie, don't get the wrong idea. Znam takich ludzi, ale oni często się okazują, że mają najcieplejsze serca. O!
To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, jak tutaj dużo osób fajnych dołączyło i to były dosłownie podania przed tym wysypem, przed tą wielką falą osób, które dołączyły po kinówce Super Hero. Tak czy siak, to by było na tyle. Ja się powiększę. Możecie się zastanawiać, dlaczego przez cały film chodzą gołębie. Wasz strzał jest tak samo dobry jak mój. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Życzę wam miłego dnia, początku lipca. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Podejrzewam, że jeszcze w czerwcu. Nie wiem. Tak czy siak miłych wakacji. Kto obchodzi wakacje? Powiedziałem, jakby to było jakieś święto, no ale dla młodych ludzi jest to święto. Dobra, nie przedłużam. Miłego dnia. Trzymajcie się. I się nawadniajcie. Na razie.